Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na informację dnia. Sejm przyjął dziś zmianę ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nowelizacja przewiduje powołanie nowych sędziów Trybunału w miejsce kończących swoją kadencję w tym roku i jednocześnie unieważnia wybór dokonany w październiku przez Sejm poprzedniej kadencji. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u, którzy opuścili salę obrad. Sejm poprzedniej kadencji na swoim ostatnim posiedzeniu wybrał 5 nowych sędziów Trybunału, których kadencja kończy się w tym roku. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem pana Romana Hausera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Wybór umożliwiła nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przygotowana przez Bronisława Komorowskiego. Weszła ona w życie przed wyborami, ale jednocześnie złamała wcześniej obowiązujące reguły, wskazuje Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Platforma wraz z PSL-em głosowała wybór 5 nowych członków Trybunału Konstytucyjnego, mimo że ich kadencja kończyła się dopiero w nowej kadencji parlamentu, czyli wtedy pozbawiono możliwości parlamentu, który dopiero miał być wybrany, do decydowania o tym, kto zasiądzie w Trybunale Konstytucyjnym w tej kadencji właśnie, która miała się wkrótce zacząć. To było właśnie czymś, co można nazwać skokiem na Trybunał. Projekt PiS przewiduje więc skreślenie przepisu, na podstawie którego wybrani zostali nowi sędziowie Trybunału. Wciąż nie zaprzysięgli przez prezydenta Andrzeja Dudę. Platforma odbija więc piłeczkę i wskazuje. Dzisiaj odwoływanie ich w trakcie kadencji jest zamachem na Trybunał. Co więcej, Borys Budka, były minister sprawiedliwości, wskazuje, że zmiany, które proponuje PiS, w efekcie nic nie mogą zmienić. Prawo i Sprawiedliwość próbuje wprowadzić przepis przejściowy, który zastąpi dotychczasowe przepisy przejściowe. Tymczasem będzie to norma pusta, co wyraźnie wskazali legislatorzy. Mamy sytuację patową, przyznaje profesor Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji z Uniwersytetu Gdańskiego. Każde rozwiązanie będzie obarczone wadą prawną. Powołanie tych 5 sędziów w jakiś sposób wadliwie powołanych, można traktować jako stan niepożądany, ale powoływanie i wybór nowych sędziów w obliczu tego, że sędziowie zostali już powołani, też jakąś wadą jest obarczone. Także tutaj dobrego rozwiązania nie ma. W związku z tym właściwie przewagę zyskuje w tym momencie rozwiązanie polityczne. Cała sprawa wywołała jednak burzliwą dyskusję w Sejmie. Pospieszny tryb prac nad nowelizacją ustawy skrytykowała posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Chciałabym odroczyć debatę na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym do przyszłego posiedzenia Sejmu. Debaty jednak nie przesunięto. Ta ustawa była procedowana w ciągu dnia. Każdy mógł uczestniczyć jako obserwator pracy Komisji Ustawodawczej. Marszałek ogłosił przerwę, ale później i tak polityczne emocje nie opadły. Jeżeli dojdzie do trzeciego czytania w dniu dzisiejszym, to Nowoczesna jako klub poselski opuści salę obrad na znak protestu przeciwko łamaniu standardów demokracji. Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości wskazywał jednak na rażące błędy Platformy, która nie wsłuchując się w głos ekspertów zmieniła wcześniej tę ustawę. Odrzuciliście państwo opinię konstytucjonalistów, których sami żeście powołali. W szczególności, jeżeli chodzi o kadencyjność Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie ostatecznie przyjęli nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Edukacja. To właśnie temu zagadnieniu była poświęcona znaczna część exposé premier Beaty Szydło. Zniesienie szkolnego obowiązku 6-latków to priorytet. Dalej stopniowe odchodzenie od gimnazjów. Powrót do pełnego nauczania historii i klasycznego kanonu lektur. Premier Szydło zapowiedziała także wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli. Pod inicjatywami znoszącymi szkolny obowiązek 6-latków łącznie zebrano 1,5 miliona podpisów. Przez lata koalicja PO-PSL na te postulaty była głucha. Cofnięcie tej ustawy teraz będzie priorytetem, zapewnia premier Beata Szydło. Nasz rząd cofnie te zmiany. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. Decyzja już zapadła, jest kwestia organizacji. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska dodaje, że to rodzice będą decydować, czy do szkoły wyślą 6- czy 7-latka. To wszystko bez potrzeby wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kolejny pomysł to stopniowy powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Joanna Kluzik-Rostkowska, dotychczasowa szefowa resortu edukacji, jest zdziwiona tymi propozycjami. Te propozycje pisowskie, one na pewno narobią bardzo wiele zamieszania. Są od
odwróceniem wielu elementów schematu, w jakim dzisiaj pracuje edukacja. Nowy rząd chce również położyć nacisk na szkolnictwo zawodowe. Ma ono być dostosowane do potrzeb rynku. Szkoła ma uczyć realnej wiedzy. Życie to nie test. Trzeba wrócić do pełnego nauczania historii i do klasycznego kanonu lektur. Ta zapowiedź spotkała się ze szczególną aprobatą na sali sejmowej. Anna Krajnowska, nauczycielka historii, tłumaczy, dlaczego tak ważne jest dobre nauczanie historii. Historia, jak żaden inny przedmiot, przechowuje w sobie opowieść o wartościach i antywartościach, o humanizmie, o tożsamości. Podobnie jak klasyczne teksty. W ciągu minionych 6 lat z listy lektur wypadły takie dzieła jak choćby Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego czy Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza. Wyparła je literatura rozrywkowa i młodzieżowa, mówi polonistka Małgorzata Sagan. Szkoła jest takim miejscem, jest bodajże jedynym miejscem dla wielu spośród nich, którzy, to jest jedyna przestrzeń, w której młodzi ludzie się zetkną z arcydziełami literatury polskiej. Osobne słowo w ekspoze Beata Szydło skierowała do nauczycieli. Zapewniła, że wszystkie zmiany będą z nimi konsultowane. Ich wkład będzie doceniony tak, by środowisko miało godne warunki, by wychować młode pokolenia. Szkoła ma być odbiurokratyzowana. To bardzo dobry pomysł, uważa Krystyna Wróblewska, wieloletnia dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zbyt dużo papierów, nawet dotyczących każdego jednego ucznia, powoduje to, że zamiast nauczyciel zająć się wychowaniem młodego człowieka, zająć się jego edukacją, to tak naprawdę musi, zanim to zrobi, wypełnić dziesiątki stron papieru. To jest marzenie każdego nauczyciela. Dzisiaj nauczyciele narzekają przede wszystkim na biurokrację, na kolejne dzienniczki, arkusze i tabelki. Mówi rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis. Związkowcy dobrze przyjęli również zapowiedź likwidacji godzin karcianych. To 2 dodatkowe godziny w tygodniu, które nauczyciel poświęca pracy z uczniem bez wynagrodzenia. Wojciech Książek z Oświatowej Solidarności liczy na dobrą współpracę. Ważną sprawą akcent i pani premier, ale i nowej ministry edukacji narodowej na dialog. Na to, że do końca grudnia przygotuje pewien harmonogram działań, w którym będą rozpisane różne jakby zadania do realizacji, ale one nastąpią po ich rozmowach, po ich wydyskutowaniu. Pierwsze projekty ustaw mają pojawić się w ciągu 3 tygodni. Wczoraj wieczorem Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Beaty Szydło. Zagłosowało 236 posłów, 18 wstrzymało się od głosu, w tym parlamentarzyści PSL-u. W nocy został zatrzymany Jan Bury, polityk PSL-u, który nie dostał się do Sejmu obecnej kadencji. Prokuratura stawia mu szereg zarzutów o korupcję. Chodzi o tak zwaną aferę podkarpacką, która dotyczy wyłudzania unijnych funduszy. Prokuratura wszczęła śledztwo 2 lata temu po zawiadomieniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Do tej pory zarzuty przedstawiono 12 osobom, które są podejrzane m.in. o wyłudzenia wielomilionowych kwot z państwowych agencji dysponujących środkami europejskimi. To w związku z tą sprawą dziś w nocy został zatrzymany Jan Bury. Do zatrzymania doszło tutaj w Warszawie na jednej z ulic. Mężczyzna został dzisiaj przewieziony do prokuratury apelacyjnej w Katowicach. Warto przypomnieć, że to właśnie ta prokuratura wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym prowadzi bardzo żmudne, wielowątkowe śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw korupcyjnych. Posłowi PSL-u Eugeniuszowi Kłopotkowi zatrzymanie jego kolegi pachnie osobistą zemstą szefa CBA Pawła Wojtunika, który skarżył się Ewie Kopacz na to, że Bury przeszkadza mu w śledztwie. Niech sąd rozstrzygnie, jak jest winny, zostanie skazany, ale jak jest niewinny, to mówię, jedyna pociecha będzie tylko i nadzieja z tego, że 3-letni horror się skończy. Politycy PSL są oburzeni tym, że zatrzymanie miało miejsce w nocy. Nie dziwi to za to Pawła Kukiza. My powinniśmy mieć określone godziny zatrzymań między 14 a 17.30. W najbliższym czasie prokuratura zamierza przedstawić zarzuty Janowi Buremu także w innej sprawie. Miał on nakłaniać wysokich rangą funkcjonariuszy publicznych, aby wpłynęli na wyniki konkursu na stanowiska szefów delegatury NIK w Rzeszowie.
Prokuratura chciała także uchylenia immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Rolnicy są rozżaleni tym, że politycy związani z ugrupowaniem, które miało walczyć o ich interesy, dziś są kojarzeni z aferami. Nie wchodzimy w szczegóły, ale my wiemy, że to wszystko razem doprowadziło do pewnych takich sytuacji. Ta ustawa samorządowa, brak kontroli nad wszystkimi tymi samorządowcami i działaczami. PSL dostało wszystkie resorty rolnictwa i po prostu zaczęło się obsadzać rodzinnie. Stąd taka masa ludzi w urzędach. Z kolei w ubiegłym roku warszawska prokuratura apelacyjna i CBA przeszukały pomieszczenia należące do posła Burego oraz ówczesnego wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza. Śledczy zbierali dowody w innej jeszcze sprawie dotyczącej płatnej protekcji. Nieuzasadnione wydatki, a także przywłaszczenie mienia to główne wnioski wynikające z raportu otwarcia w Kancelarii Prezydenta. Audyt zleciła szefowa Kancelarii Małgorzata Sadurska, a jednym z powodów była niemal pusta kasa instytucji. Audyt w Kancelarii Prezydenta prowadzony był pod kątem finansowym, kadrowo-administracyjnym oraz merytorycznym. Dziś jego wyniki przedstawił sekretarz stanu Andrzej Dera. Wśród licznych zaniedbań i nadużyć jest m.in. zagubienie zestawów mobilnego, niejawnego systemu łączności rządowej. Patrząc dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa, tego co się dzieje we Francji, w Belgii, jest rzeczą niewyobrażalną, że wysocy urzędnicy państwowi gubią telefony, które służą do bezpiecznego porozumiewania się. Do tego znikające szafy, obrazy czy sprzęt AGD. Liczne podwyżki i awanse między majem a sierpniem bieżącego roku, a do tego wysokie odprawy, odszkodowania oraz ekwiwalenty dla pracowników gabinetu. To blisko 600 tysięcy złotych. Wzmożone wydatki nastąpiły tuż przed końcem kadencji Bronisława Komorowskiego, dodaje Andrzej Dera. Tak naprawdę te działania, tak my to określamy, spowodowały ubezwłasnowolnienie kancelarii na początku funkcjonowania prezydenta Andrzeja Dudy. Wszystkie nieprawidłowości o charakterze prawnokarnym powinny być sprawdzone przez organy ścigania, mówi politolog profesor Robert Alberski. Jeżeli doszło do naruszenia prawa, no to procedura i tu sposób postępowania jest jasny. Natomiast w innych kwestiach, no to pewnie będzie kwestia sporna. No tutaj będziemy zdani tylko i wyłącznie na pewną ocenę polityczną. Prawda? Czy na przykład pewne wydatki były uzasadnione, czy były nieuzasadnione. Dlatego o wszystkich nieprawidłowościach poinformowana zostanie prokuratura. Wcześniej informacje o zagubionych zestawach mobilnego, niejawnego systemu łączności rządowej trafiła do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Istnieje bardzo poważne zagrożenie atakiem terrorystycznym w Europie, ostrzega Europol. Premier Francji mówi, że terroryści mogą użyć broni chemicznej, biologicznej podczas kolejnych zamachów w kraju. Belgijska policja szuka terrorystów związanych z paryskimi zamachami. W Brukseli przeprowadziła 6 nalotów na mieszkania. Francja oficjalnie przedłuża stan wyjątkowy na 3 miesiące. Jesteśmy w stanie wojny, w której terror jest najważniejszym celem i najważniejszą armią, mówi premier rządu nad Sekwaną. Imagination macabre des donneurs d'ordre. Makabryczna wyobraźnia organizatorów zamachów nie zna granic. Karabiny maszynowe, ścięcia, ludzkie bomby, broń biała. Dzisiaj niczego nie należy wykluczać. Wiemy, że może istnieć także ryzyko broni chemicznej i bakteriologicznej. D'armes chimiques ou bakteriologiques. Powody do obaw ma cała Europa. Szef Europolu alarmuje. Further attacks are likely. To największe zagrożenie terrorystyczne w Europie od 10 lat. Ambasada USA we Włoszech ostrzega swych obywateli o zagrożeniu zamachami terrorystycznymi w tym kraju. Informuje o sygnałach sugerujących możliwość zamachów w Watykanie oraz na katedrę i teatr La Scala w Mediolanie. Nie są to obawy bezpodstawne. Telewizja Trwam wyemitowała wywiad Witolda Gadowskiego z urodzonym w Polsce dżihadystą. Na placu Świętego Piotra inshallah będą ludzie konwertowali na islam, przechodzili na islam, wracali do islam, bo każdy się rodzi muzułmaninem. Te słowa to potwierdzenie ostrzeżeń ekspertów. Dziś, podobnie jak wczoraj, islam ma globalny projekt podboju cywilizacji, którego ostatecznym celem nie jest Wiedeń czy Nowy Jork, ale Rzym, stolica chrześcijaństwa. Tymczasem, jak informuje francuska prokuratura, nie żyje domniemany organizator zamachów w Paryżu, Abdelhamid Abaoud. 28-letni Belg marokańskiego pochodzenia został zabity podczas operacji antyterrorystycznej w Saint-Denis.
W 2013 roku Abdelhamid nagle wyjechał do Syrii, gdzie dołączył do grupy Al-Battar Katiba. Wystąpił w kilku propagandowych filmach. Czy jesteś zadowolony ze swojego poniżającego życia w Europie, Afryce, krajach arabskich, Ameryce? Dumę i honor możesz odnaleźć tylko w swej religii, tylko w dżihadzie. Tymczasem kanclerz Niemiec Angela Merkel i jej austriacki odpowiednik Werner Faymann opowiedzieli się za, jak to ujęli, uczciwym rozdziałem uchodźców pomiędzy wszystkie kraje Unii Europejskiej. We Włoszech i Grecji muszą jak najszybciej powstać hotspoty, które mają być ośrodkami zajmującymi się nie tylko rejestracją, lecz także ich uczciwym podziałem w Europie. Pytanie tylko, jak Europa poradzi sobie z kontrolą zagranicznych przybyszów, skoro amerykańskie FBI przyznaje, nie ma możliwości dokładnej weryfikacji, czy wśród imigrantów są terroryści. W gdańskiej archikatedrze oliwskiej sprawowana była uroczysta msza święta w intencji ofiar zamachu w Paryżu oraz ich rodzin. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Po tragicznych wydarzeniach, do których doszło we Francji, Kościół w Polsce pozostaje w jedności duchowej z narodem francuskim i księdzem arcybiskupem Paryża. Podczas homilii ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podkreślał, że dotykające ludzi i wspólnoty tragedie są sprawdzianem naszego braterstwa, empatii, prawości i czułości naszych serc. Doświadczaliśmy mocy i wartości tej wspólnoty, gdy byliśmy w tej archikatedrze 10 kwietnia przed 5 laty na wiadomość o tragedii smoleńskiej. I także tak niedawno, 23 lutego ubiegłego roku, kiedy zgromadziliśmy się na modlitwę solidarności z narodem ukraińskim w sytuacji zagrożenia jego wolności. Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że cywilizacja i kultura bywa atakowana przez błędne ideologie, systemy, nihilistyczne utopie czy ateistyczne wizje drogi człowieka, ale nie tylko. Także przez formę, trzeba to powiedzieć wyraźnie, wypaczonego islamu, o którą się wspiera terrorystyczna działalność państwa islamskiego. Także wymierzona przeciw religii chrześcijańskiej, także szerzej przeciw cywilizacji i kulturze Zachodu. A z cywilizacji i kultury nigdy nie wyrasta pogarda dla człowieka, ani nie rodzi się ślepy terroryzm, podkreślał metropolita gdański. Wszystkich Państwa zapraszam ponownie na godzinę 21.20 na kolejne wydanie Informacji Dnia. A na teraz dziękuję już za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Nocą w naszym kraju na niebie przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu spodziewane są głównie na południu. Termometry wskażą od 6 do 8 stopni Celsjusza. Jutro w całym kraju przydadzą się parasole. Będzie pochmurno, chłodno i wietrznie. Więcej pogodnego nieba pojawi się jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach od 7 stopni na Pomorzu do 9 stopni w Krakowie. Ciśnienie w dalszym ciągu będzie spadać. Na barometrach nieco ponad 1000 hektopaskali. Powieje silny wiatr z zachodu. A przed nami prognoza pogody na 2 kolejne dni. Zapraszam. W sobotę przed południem na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu lub mrzawki. W górach możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W drugiej części dnia na północy i południu kraju pojawi się więcej chmur z opadami deszczu przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze liczne przejaśnienia. W dzień chłodno, temperatura w przedziale 3-5 stopni. W niedzielę czeka nas namiastka zimy. Przed południem na południu i wschodzie kraju zachmurzenie całkowite z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Po południu na przeważającym obszarze kraju przejaśnienia. Na południowym i północnym wschodzie dużo chmur z opadami śniegu. Temperatura maksymalna od 0,1 stopnia na południowym wschodzie do 2-3 na pozostałym obszarze kraju.